Dzień dobry, Agata Konarska. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystości inauguracji współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Korei. Współpracy w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzisiejszą oficjalną uroczystością rozpoczynamy kooperację między Centralnym Portem Komunikacyjnym a Portem Lotniczym Incheon w Seulu. Relacje pomiędzy instytucjami już są znakomite. Nie ulega jednak wątpliwości, że to jeden z najbardziej istotnych dni w historii realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo doradca strategiczny to najważniejszy międzynarodowy partner przy budowie portu lotniczego. Tego przedpołudnia, drodzy Państwo, podpisane zostaną dwa ważne dokumenty. Pierwszy to porozumienie między koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury i Transportu oraz pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. To dokument, który otwiera współpracę w obszarze CPK na poziomie międzyrządowym. Drugim punktem naszego spotkania jest uroczyste złożenie podpisów pod umową w sprawie doradztwa strategicznego między Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz Incheon International Airport Corporation. Dokument ten reguluje warunki współpracy doradcy strategicznego, którym został właśnie port lotniczy Incheon. Kiedy rozpoczynały się przygotowania do tej uroczystości, wszyscy mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać osobiście, tutaj w sali notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wspólnie z naszymi partnerami z Korei. Niestety pandemia zmusiła nas do zmiany planów, choć ich nie pokrzyżowała. Dzięki najnowszym technologiom możemy połączyć się z przedstawicielami władz koreańskich. Naszą dzisiejszą uroczystość uświetniają znakomici goście, których teraz pragnę z wielką przyjemnością powitać. A są z nami pan Byon Chang-hum, minister ziemi, transportu i turystyki. Pan Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Pan Kim Kyung-uk, prezes Incheon International Airport Corporation. Pan Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam także członków Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego, zgromadzonych tutaj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. A także wszystkich Państwa z Europy, z Azji i z całego świata, którzy są z nami online. Przypominam, że transmisja dostępna jest w telewizji i na kanałach społecznościowych Centralnego Portu Komunikacyjnego, na Facebooku, na Twitterze i na YouTubie. Zachęcam do tego zatem, abyście pozostali Państwo z nami. A teraz zapraszam na krótki klip, materiał filmowy, który pokazuje, jak będzie wyglądała współpraca obu partnerów. Tak wygląda lotnisko Incheon w Seulu, a także towarzysząca mu infrastruktura, dworce, koleje, drogi. Dlaczego wam je pokazujemy? Bo to jedno z najnowocześniejszych i najlepiej zarządzanych lotnisk na świecie. Bo Incheon jest od dzisiaj doradcą strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co to dla nas oznacza? Największa inwestycja może w trakcie swej realizacji liczyć na wsparcie partnera, który już zbudował tak wielki port przesiadkowy i z sukcesami nim zarządza. Incheon i szerzej Korea Południowa należą do światowej czołówki, jeśli chodzi o innowacje w transporcie. Zbudujemy duży port lotniczy, 1800 km nowych linii kolejowych i systemy zarządzania transportem, korzystając z najlepszych światowych praktyk. Razem zmienimy Polskę. Razem zmienimy Polskę.
Taka właśnie idea przyświeca wszystkim, którzy pracują przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. A teraz już z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania przemówienia pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, który specjalnie z okazji dzisiejszej uroczystości skierował do nas kilka słów z okazji inauguracji tej wyjątkowej współpracy. Każdy wielki projekt ma swoje kamienie milowe. Dziś taki moment przełomowy nastał dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza budowę CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Od dziś jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego. Incheon to lotnisko należące do ścisłej światowej czołówki. To jeden z najlepiej zorganizowanych hubów transportowych na całym globie. Transfer wiedzy między Incheon i Centralnym Portem Komunikacyjnym już na etapie planowania i projektowania to dla nas ogromny skok rozwojowy. Dokument obejmuje jednak nie tylko współpracę pomiędzy lotniskami. To porozumienie również na poziomie międzyrządowym, w wymiarze inwestycyjnym i gospodarczym. Polsko-koreańska synergia stwarza niezwykle obiecujące pola możliwości. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy, to połączenie wiedzy i ambicji, doświadczenia i potencjału. To także ważny krok w stronę tak bardzo przez wszystkich wyczekiwanego odbicia gospodarczego. Szanowni Państwo, otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii polskiej modernizacji. Jestem pewien, że 26 lutego 2021 roku zostanie zapamiętany jako naprawdę ważny dzień. Ważny i wielki dzień dla Polski i wielki dla Korei Południowej. Bardzo pięknie dziękuję. To było przemówienie prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. A teraz już osobiście zapraszam na scenę pana Marcina Horałę, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panowie premierzy, panie i panowie ministrowie, szanowni państwo. Wielka przyjemność, wielki honor i zaszczyt, że dzisiaj możemy świętować uroczyście nowy rozdział w rozwoju stosunków polsko-koreańskich i kolejny krok w procesie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nasze kraje, choć wydawałoby się odległe geograficznie, odległe na mapie świata, jednocześnie mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. To przede wszystkim trudna historia, to przede wszystkim wyzwania, jakie ta historia stawiała przed naszymi narodami. Ale te trudne wyzwania nas zahartowały, one nas nie złamały. W XXI wieku i Polska, i Korea są w swoich regionach biegunami stabilności i bezpieczeństwa, biegunami wzrostu gospodarczego, bez których nie można już sobie wyobrazić nowoczesnej, światowej gospodarki. Szanowni Państwo, dziś podpisywane dwie umowy. Umowa międzyrządowa, umowa o współpracy z koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury, Transportu, Turystyki i umowa biznesowa pomiędzy Centralnym Portem Komunikacyjnym a lotniskiem Incheon stawiają ramy, tworzą ramy dla rozwoju naszej współpracy, która jestem przekonany z czasem będzie coraz bardziej poza te ramy wyrastała. Będzie coraz bardziej pogłębiona, będzie przynosiła coraz więcej korzyści Polsce i Korei. Centralny Port Komunikacyjny, który będziemy wspólnie budować, który wspólnie przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej. Razem doprowadzimy do tego, że choć mapa jest czymś stałym, choć na mapie nasze kraje, nasze regiony będą nadal tam, gdzie były, to w wymiarze współpracy gospodarczej, podróży, współpracy międzyludzkiej, wymiany idei, wymiany poglądów będą sobie po prostu bliższe, będą coraz bliższe z korzyścią dla obydwu naszych regionów. Warto też podkreślić, że Centralny Port Komunikacyjny jako nowy węzeł transportowy, jako system transportowy z komponentem lotniskowym, z komponentem bardzo ważnym, komponentem kolejowym, również drogowym, jest również wielkim projektem modernizacyjnym w aspekcie dążenia do niskoemisyjnego transportu, w aspekcie adresowania wyzwań związanych z ochroną środowiska, które są wyzwaniami przecież nie tylko ważnymi dla Polski i dla Korei, ale
wyzwaniami, które są niezwykle ważne globalnie. Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie, czasie pandemii i w tym czasie, który przyjdzie po nim, odbudowy po pandemii COVID-19, program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego, przy którym wspólnie będziemy pracować, będzie ważnym motorem napędowym nie tylko polskiej, ale regionalnej, a w wyniku połączeń międzyregionalnych również światowej gospodarki. Jestem przekonany, że dzięki temu programowi inwestycyjnemu, dzięki działaniom podejmowanym przez polski rząd, dzięki współpracy polsko-koreańskiej będziemy mogli powtórzyć to, co w Korei zwykło się nazywać cudem nad rzeką Han, skokowego wzrostu gospodarczego, skokowej modernizacji, która Polsce i naszym krajom, krajom, tak jak mówiłem, o trudnej, skomplikowanej przeszłości, przyniesie bardzo dobrą, pełną prosperity, pełną bezpieczeństwa, pełną rozwoju gospodarczego przyszłość. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję, panie ministrze. A już teraz przenosimy się do Azji, do naszych koreańskich przyjaciół. Za chwilę głos zabierze pan Byon Chang-um, minister ziemi, transportu i turystyki.뵐 수 있기를 희망합니다. 폴란드는 한국과 같이 지리적으로 강대국 사이에 위치하여 역사적으로 많은 역경을 겪었음에도 불구하고 강인한 민족 정신과 단결력으로 이러한 위기를 극복하고 놀라운 경제 성장을 이룬 나라로 알고 있습니다. 한국과 폴란드는 1989년 외교 관계를 수립한 이래 2013년 양국 관계 전략적 동반자 격상 등을 통하여 상호 호혜적 관계를 지속적으로 강화해 오고 있습니다. 그간 폴란드 정부의 도움에 힘입어 우리나라 민간 기업들은 폴란드 내 산업 플랜트 확충과 건축 공사를 중심으로 폴란드 건설 시장에 참여해 온 바 있습니다. 근본 양해각서는 공항 분야는 물론 철도, 도로와 같은 접근 교통 시설과 dzisiejsze porozumienie o współpracy zawiera oczywiście szczegóły współpracy nie tylko w zakresie lotniska, ale również w wymiarze transportu, takiego jak rozbudowa dróg kolejowych i samochodowych, rozwoju miast oraz infrastruktury. To jeszcze bardziej rozszerza zakres wymiany handlowej i współpracy między Polską a Koreą Południową. Dzięki dzisiejszej możliwości podpisania memorandum o porozumieniu mam nadzieję, że kooperacja między naszymi krajami zostanie na wielu różnych obszarach wzmocniona. Południowo-koreański rząd bardzo zainteresowany jest wyborem odpowiednich strategicznych partnerów do projektu budowy i rozwoju Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Otwarty w 2001 roku południowo-koreański port lotniczy Incheon jest modernizowany tak, aby mógł obsługiwać rocznie ponad 100 milionów pasażerów. Podążał on drogą podobną do tej, która ma być obrana w projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli rozwijając połączenia drogowe i kolejowe oraz infrastrukturę miasta przylotniskowego. Rząd południowo-koreański planuje intensywnie przygotowywać się do strategicznej współpracy ze swoimi partnerami, tworząc tzw. Team Korea, w którym wokół osi zagranicznych inwestycji przemysłu państwowych przedsiębiorstw znajdowałyby się prywatne inwestycje południowo-koreańskie. Proszę o przyjrzenie się temu pomysłowi. Mam nadzieję, że po ceremonii podpisania porozumienia o współpracy relacje polsko-koreańskie staną się jeszcze bliższe i otworzą się przed nami nowe perspektywy. Chciałbym wyrazić słowa podziękowania i poparcia wszystkim uczestnikom spotkania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie ministrze.
A teraz zapraszam do wysłuchania przemówień prezesów spółek lotniczych. Jako pierwszy głos zabierze pan Mikołaj Wild, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szanowni panowie ministrowie, szanowni panowie prezesi, wszystkie osoby śledzące rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego. Anejong haseyo. Niektórzy twierdzą, że bardziej ambitny od naszego harmonogramu jest tylko wymóg co do jakości portu lotniczego, który mamy wybudować. Mamy znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepiej zorganizowanych portów świata. I w taką wyprawę nie można iść samemu. Dlatego bardzo cieszę się, że dzisiaj na pokładzie mamy przedstawicieli jednego z głównych portów lotniczych świata, przedstawicieli portów, który już od wielu lat znajduje się w pierwszej piątce najlepiej zorganizowanych lotnisk na świecie. Incheon będzie dla nas drugą parą oczu, będzie służył wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i strategicznych. Chciałbym poinformować, że w siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczął już pracę zespół koordynujący pracę naszego doradcy. Chciałbym serdecznie powitać pana Kang Seung-soo i pana Kim Hang-yong. Wśród nas te prace już trwają i są bardzo efektywne. Mam jednocześnie nadzieję, że niedługo będę mógł osobiście spotkać się z prezesem portu lotniczego Incheon, panem Kim Kyung-wook, który przyjął zaproszenie do naszej spółki i złoży wizytę w Warszawie, kiedy tylko to będzie możliwe. Bardzo cieszymy się na tę wymianę myśli i jednocześnie chciałbym zapewnić, że szeroka współpraca spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego z Koreą będzie miała miejsce również w innych obszarach naszego projektu. Tego wyrazem jest dziś podpisywane dzisiaj Memorandum of Understanding i w imieniu spółki deklaruję pełną otwartość i gotowość do podejmowania wielu wspólnych inicjatyw ku dobru i ku korzyści Polski i Korei. Szanowni Państwo, niektórzy twierdzą, że jesteśmy zbyt ambitni. Tacy jesteśmy. Tacy byli twórcy portu lotniczego Incheon i to dziedzictwo jest obecne w dzisiejszych pracach tej spółki, co możemy wszyscy obserwować już od wielu lat. Jestem przekonany, że ta ambicja łączy nas silniej niż podpisywane dzisiaj porozumienia. Szanowni Państwo, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Przenosimy się ponownie do Korei, by wysłuchać przemówienia Kim Kyung-wook, prezesa Incheon International Airport Corporation. 김경 사장님의 말씀이 있겠습니다. 쟨 dobro. 여러분 반갑습니다. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Na początku chciałbym złożyć podziękowania panu pełnomocnikowi rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, panu Marcinowi Chorałie oraz prezesowi spółki Centralny Port Komunikacyjny, panu Mikołowi Wild oraz wszystkim znamienitym gościom w kraju i zagranicy, którzy biorą udział w ceremonii podpisania umowy doradztwa strategicznego. Jako nowy prezes południowo-koreańskiego lotniska Incheon uważam za wielki zaszczyt dla portu lotniczego wybranie go jako doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowe lotnisko posiada dla polskiej gospodarki i przemysłu lotniczego duże znaczenie i symbolikę,
dlatego odczuwam wielką odpowiedzialność. Port lotniczy Incheon w celu wybudowania nowego lotniska społecznego w Korei Południowej w roku 1992 utworzył nową spółkę na podobieństwo Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po wyborze lokalizacji ustalenia planu generalnego oraz po procesie ukończenia budowy lotnisko Incheon finalnie zostało otwarte w roku 2001. Uważam, że port lotniczy Incheon to odpowiedni doradca strategiczny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ wszystkie procedury procesu powstawania lotniska są do siebie bardzo podobne. Jako minister ziemi, infrastruktury i transportu, który sprawuje pieczę nad ruchem lotniczym i kolejowym, osobiście bardzo dobrze rozumiem symbolikę i cel polskiego projektu budowy CPK. W przyszłości port lotniczy Incheon dołoży wszelkich starań, aby z sukcesem ukończyć projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazując cenną wiedzę i kompetencje zgromadzone do tej pory w zakresie budowy i eksploatacji lotnisk. W ten sposób chcemy przyczynić się do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny stał się w Europie Środkowo-Wschodniej wiodącym lotniskiem przesiadkowym oraz mamy nadzieję, że nadal będziemy rozwijać nasze relacje strategicznego partnera Centralnego Portu Komunikacyjnego. Liczymy na dalsze zainteresowanie i wsparcie ze strony polskiej oraz mamy nadzieję na rozwój wzajemnej współpracy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Dziękujemy wszystkim za przemówienia, za ważne słowa i deklaracje, jakie padły tutaj dzisiaj. Zbliżamy się teraz, drodzy państwo, do najważniejszego i najbardziej uroczystego momentu naszego spotkania, do podpisania dokumentów. W pierwszej kolejności zapraszam do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Koreańskim Ministerstwem Ziemi, Infrastruktury i Transportu oraz pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mimo pandemii internetowej formuły uroczystości, miło nam poinformować, iż podpisy złożymy równocześnie, choć w dwóch odległych miejscach na świecie. Na scenę zapraszam pana ministra Marcina Horałę oraz pana prezesa Mikołaja Wita. O złożenie podpisów poproszę panów ministrów, pana Byon Chang-huma oraz pana Marcina Horałę. Na mocy porozumienia Polska i Korea Południowa zadeklarowały współpracę nie tylko w ramach transferu wiedzy podczas planowania i projektowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale też na poziomie międzyrządowym i gospodarczym. Podpisany dokument jest też istotnym krokiem w kierunku partnerstwa strategicznego z Koreą Południową przy budowie CPK. Bardzo proszę o pozostanie z nami i panów ministrów o pokazanie dokumentów do kamer. Przed nami bowiem tradycyjna chwila dla fotoreporterów. Bardzo pięknie. Dziękuję. Proszę o pozostanie na scenie. A do złożenia podpisów pod kontraktem między Centralnym Portem Komunikacyjnym i Incheon International Airport Corporation zapraszam panów prezesów, pana Kim Kyung-wook oraz pana Mikołaja Wilda. Na mocy umowy Azjatycki Hub pełni funkcję doradcy strategicznego, który zapewnia CPK wiedzę i doświadczenie, niezbędne do zaplanowania i zaprojektowania nowego portu lotniczego. Eksperci z Korei Południowej pracują już w siedzibie spółki CPK w ramach zespołu zintegrowanego. Po podpisaniu dokumentu ponownie proszę panów prezesów o pokazanie tego ważnego dokumentu do kamer i mamy tradycyjną chwilę dla fotoreporterów. Równocześnie w Polsce i w Korei.
Na zakończenie dzisiejszej uroczystości zapraszam wszystkich sygnatariuszy dokumentów do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Panie ministrze, panie prezesie, proszę o podejście tutaj z przodu sceny, prezentację dokumentów i piękne uśmiechy w maseczkach. To jest ten moment i ten dzień, który na zawsze przechodzi do historii. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości. Dziękuję naszym znakomitym gościom, zarówno tu w Polsce, jak i w Korei, a także wszystkim, którzy byli z nami za pośrednictwem internetu. I już dziś zapewniam, że takich wydarzeń będzie więcej. Mówię zatem Państwu do zobaczenia i życzę bardzo dobrego dnia. Dziękuję za uwagę.